Przede wszystkim bardzo dziękuję, że Państwo zaprosiliście mnie tutaj na to spotkanie. Stawiamy na startupy, stawiamy na młodych ludzi, stawiamy na pomysłowość i kreatywność. Tak jak Pani mówiła, w Waszej Państwa działalności pojawiają się różnego rodzaju problemy, kłopoty, musicie pokonywać różne bariery. Sami Państwo o tym lepiej wiecie ode mnie, ale ja opowiem pewną historię, która pokazuje też, jaki jest sposób myślenia o takich działalnościach, jeszcze stereotypowy bardzo często. Otóż rzecz dzieje się w bardzo małej miejscowości na prowincji. Młode małżeństwo, mające dwoje dzieci, mieszka ze swoimi rodzicami. Żona codziennie rano wsiada do samochodu, jedzie do pracy, do biura, więc wszyscy szczęśliwi, że ona ma pracę. Natomiast mąż nie jeździ do pracy, tylko codziennie zamyka się w swoim pokoju, siada przed komputerem, przyprowadza dzieci do babci, mówi, żeby się zajęła, bo on właśnie pracuje. Cała rodzina myśli, że on po prostu siedzi tam i gra sobie w jakieś gry, czy marnuje czas. Po jakimś czasie okazuje się, że osiąga bardzo duży sukces biznesowy i ta jego praca polegała właśnie na tym, że potrafił w tym czasie stworzyć własną firmę, która odniosła sukces. Mówię o tym dlatego, że bardzo często stereotypowo myśli się o tym, że po pierwsze nie ma szans na to, żeby stworzyć jakiś biznes właśnie w ten sposób, pracując, będąc gospodarzem własnego czasu, mając własny pomysł, będąc gdzieś, mieszkając w małej miejscowości na prowincji. To jest i w pewnym sensie to paraliżuje również taką chęć do kreatywnego działania. I ja muszę Państwu pogratulować, bo Wy pokazujecie, że właśnie można osiągać wspaniałe rzeczy, budować własną karierę, pomysł na siebie i jednocześnie spełniając swoje marzenia i niespecjalnie dużo chcąc od świata, bo tak naprawdę potrzebny jest na początek właśnie ten pomysł, dobry klimat, jakieś zrozumienie. No i właśnie, i dochodzimy do tego momentu, o którym już Pani opowiada, kiedy okazuje się, że już firma jest na tyle duża, że potrzebna jest już cała sieć, ten ekosystem, który powinien tworzyć się po to, żeby można było spokojnie pracować. W mojej ocenie, i to mówię oczywiście w swoim imieniu, ale mówię też w imieniu moich ministrów, bo jest grupa ludzi, która w rządzie jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do tej formy działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, począwszy od pana premiera Morawieckiego, pani minister Streżyńska, siedzący pewnie gdzieś tutaj minister Szefernaker. Kiedyś mówiono, że Beata Szydło ma w kancelarii ministra od tweetowania, ale to jest też dobry przykład, proszę Państwa. Ja rok temu nie wiedziałam, co to jest Twitter. Dzięki Pawłowi Szefernakerowi, siedzącemu tutaj również naszemu koledze Sylwkowi, nauczyłam się w kampanii wyborczej nie tylko tweetować, ale też posługiwać się troszeczkę lepiej niż do tej pory nowymi technologiami. Świat idzie do przodu. My też chcemy iść do przodu. My mamy ambicje być rzeczywiście w czołówce tej rewolucji internetowej. To jest ogromna szansa nie tylko indywidualnie dla Was, dla Państwa, ale to jest ogromna szansa dla Polski, bo dzisiaj zwycięża ten, kto potrafi znaleźć swojego szumisia. Jeżeli Polska znajdzie swojego szumisia i będzie potrafiła go wypromować, będzie potrafiła go rozprowadzić w jak największą ilość miejsc na świecie. Przed chwilą byłam na panelu, gdzie konferencje mieli prezesi dużych firm, tak zwanych czempionów gospodarczych, dużych firm, które już odniosły sukces. Są firmami, wiele z nich już można powiedzieć o zasięgu globalnym. I jeden z nich powiedział ważną rzecz, trzeba mieć marzenia, trzeba te marzenia umieć spełniać i przede wszystkim, czy musi być dobry klimat. My musimy uwierzyć w to, że mamy szansę na to, żeby
podbić świat, żeby tych biało-czerwonych chorągiewek na całej mapie świata było jak najwięcej. Więc szukamy swojego szumisia, jeżeli mogę zagospodarować na potrzeby dzisiejszej naszej rozmowy tę nazwę. Co trzeba zrobić? Państwo potrzebujecie tego ekosystemu, o którym już wspomniałam, czyli musi być prawo, które daje wam szansę funkcjonowania, musi być, ja mówię w tej chwili o obowiązkach państwa, co powinien zrobić urzędnik, co powinno zrobić państwo, żeby można było wymyśleć, sprzedać i podbić świat szumisiem. Musi być dobre prawo, musi być dobry klimat, musi być przychylność, muszą być takie miejsca jak Krynica, żebyśmy mogli sobie usiąść naprzeciwko siebie i porozmawiać na ten temat, bo oczywiście urzędnicy mogą napisać wszystko, mogą wymyśleć, mogą mieć jakąś intuicję, co jest potrzebne, ale oni powinni pisać w ustawach, zawierać te oczekiwania, które wy macie państwo, bo to wy jesteście praktykami, to wy wiecie, jak poszczególne bariery powinny być, dzięki czemu powinny być usuwane. Państwo powinno tworzyć tę przestrzeń właśnie z jednej strony prawną, z drugiej strony powinno nastawić się w prowadzeniu tych swoich działalności właśnie na to, żeby wspierać czy przygotowywać młodych ludzi do tego, by mogli potem odnajdować się w tej przestrzeni. Wy prowadzicie państwo różnego rodzaju działalność, najbardziej fantastyczne. Bardzo wielu ludzi w ogóle nie jest sobie w stanie wyobrazić, że można coś wymyśleć i akurat to sprzedać. To są usługi, to są różnego rodzaju przedmioty, począwszy właśnie od misiów, poprzez różnego rodzaju skomplikowane urządzenia, narzędzia, etc. Wielu z nas w ogóle nie jest w stanie sobie wyobrazić, że można coś takiego wymyśleć i jeszcze to potem okaże się produktem, który wszyscy chcą posiadać. Więc państwo rządzący muszą być otwarci na takie pomysły. Żaden pomysł nie powinien być zmarnowany. Potrzebne są właśnie takie miejsca, jak my tworzymy dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju, gdzie pani minister Emilewicz razem z panem premierem Morawieckim, ale przecież jest i pani, tak jak mówiłam, minister Streżyńska, są otwarci na różnego rodzaju tą przestrzeń wirtualną, w której dzieją się różne fantastyczne rzeczy, a potem ta przestrzeń wirtualna może przełożyć się na naszą rzeczywistość. Niezwykle istotną kwestią jest wykształcenie, o czym pani tutaj wspomniała. Z jednej strony oczywiście chodzi o to, żeby każdy z państwa był jak najlepiej, mamy ambicje, mówimy o tym, że chcemy, żeby polskie uniwersytety konkurowały z najlepszymi na świecie. No, dzisiaj nie bardzo możemy się pochwalić, jeżeli chodzi o te rankingi. Co zrobić, żeby te uniwersytety, żeby polskie uczelnie były tymi, które przygotowują młodych, zdolnych naukowców, podbijających później świat. Musimy zmienić system. Musimy doprowadzić do tego, że badania i rozwój są promowane, że badania i rozwój są tym priorytetem. I to robimy. Ja wiem, że wielu z państwa może powiedzieć, no trzeba by to przyspieszyć. Może, że akurat, że jeszcze tego nie dostrzegamy. Na pewno jest potrzebny czas, ale potrzebna jest też determinacja i skuteczność. Szkoły zawodowe, niezwykle istotna sprawa. Dzisiaj w Polsce jest ogromna nisza, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodowe. Wracamy do tego. To już ten program, ten projekt już będzie realizowany od tego roku szkolnego. Więc to jest system naczyń połączonych, właśnie taki ekosystem, który musi się domknąć. Myślę, że dzisiaj też pewnie tutaj w czasie tej rozmowy nie jesteśmy w stanie jeszcze nawet wyobrazić sobie, jakie będą kolejne przeszkody, potrzeby, co zrobić. Życie niesie różnego rodzaju nowe wyzwania, a państwo prowadzicie tak szeroką działalność, tak fantastyczną i te pomysły tak szybko się rodzą, że może się okazać, że to, co dzisiaj diagnozujemy jako największą przeszkodę,
jutro będzie już pokonane, a pojawią się nowe, więc na pewno jest potrzebny cały czas stała komunikacja, stała wymiana doświadczeń i my to będziemy robić. Między innymi właśnie dlatego w moim rządzie jest tak duże nastawienie na wprowadzanie również do funkcjonowania państwa, ale przede wszystkim do myślenia o funkcjonowaniu państwa wśród ministrów, urzędników, instytucjach państwowych właśnie takiej ciekawości i innowacyjności, ciekawości świata, otwierania się na to, co jest nowego i wyłapywania tych przestrzeni, tych elementów, które mogą tworzyć tę nową jakość, czyli cały czas szukamy tego polskiego szumisia, który stanie się flagowym naszym później produktem i będziemy mogli podbijać nim świat. Ja chcę też Państwu powiedzieć, po raz pierwszy to powiem, ale myślę, że to jest dobre miejsce. Chcę zapowiedzieć, że na koniec prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej, czyli to będzie czerwiec przyszłego roku, robimy pierwszy kongres innowacji. Paweł Szewernak podpowie. Innowatorów. To będzie pierwszy kongres, który zorganizujemy tutaj w Polsce. Zaprosimy przedstawicieli z różnych części świata. Będziemy się koncentrować oczywiście tutaj na naszym regionie, ale mam nadzieję, że zaproszenie przyjmą przedstawiciele firm z różnych części świata. I to będzie ta płaszczyzna do tego, żeby wymienić swoje poglądy, pochwalić się już sukcesami. I myślę, że w ten sposób, bo chcę, żebyście Państwo też wiedzieli, my, polski rząd, polscy politycy, chcemy się uczyć od Was. My jesteśmy dobrzy w politykowaniu, ale w startupach już tak sobie, w tweetowaniu niektórzy już się nauczyli, niektórzy nawet za dużo tweetują, ale technologie idą do przodu i chcemy się uczyć od Was. Dlatego wymiana doświadczeń, takie spotkania będą na pewno bardzo często, nie tylko pewnie tak face to face, ale będziemy się może też i w wirtualnej przestrzeni gdzieś spotykali, otwieramy nowy portal, mamy dużo pomysłów, też chcemy być innowacyjni. Jeżeli będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas, że polski rząd jest innowacyjny, to ja będę z tego bardzo dumna. No właśnie, bo przypominam sobie, że pani premier od ładnych paru lat przyjeżdża do Krynicy. Ja nie widziałem jeszcze, szczerze mówiąc, tylu kabelków wiszących, ładowarek, dronów wystawianych. No, chyba aż tak technologicznej Krynicy jeszcze do tej pory nie było. Nie było. Z jednej strony to jest fantastyczne, ale z drugiej przerażające, bo tych kabelków już jest tak dużo, ale już widziałam takie różne urządzenia, tu ludzie wymyślają i myślę, że tu na sali też są już pewnie takie pomysły, że tych dużo kabelków zastępuje się jednym kabelkiem. Poprosimy o następne pytanie. Kto się zgłasza? Proszę bardzo. Wodzisław Kiciński, ja studiuję w Wielkiej Brytanii i chciałbym się zapytać, jak polski rząd zamierza zachęcać Polaków, którzy kształcili się za granicą, zdobywali tam doświadczenie zawodowe do powrotu do Polski, zakładania własnych przedsiębiorstw w Polsce? Polska będzie lepsza od Wielkiej Brytanii. To myślę, że to jest taka najkrótsza odpowiedź. Proszę Państwa, co trzeba zrobić, żeby w Polsce można było, tak jak Pan mówi, myśleć o spokojnym funkcjonowaniu biznesu, założeniu biznesu, prowadzeniu własnej przedsiębiorczości, ale myślę, że z tym wiąże się również taka pewna stabilizacja życiowa, otwartość na pomysły, na to, żeby się po prostu w Polsce dobrze żyło. Ja myślę, że przedsiębiorcy, którzy tutaj funkcjonują i działają, znaleźli już taką swoją odpowiedź. Szumisie są polskim produktem, są produkowane w Polsce. Chcemy się zmienić. Chcemy, żeby Polska była państwem przyjaznym dla przedsiębiorców, żeby była otwarta, żeby właśnie był dobry klimat do takich działań, które Państwo sobie wymarzycie i chcecie realizować.
W tej chwili zostało, no, to oczywiście mogę powiedzieć tak, z punktu widzenia państwa, rządzących polityków, przede wszystkim chodzi o to, żeby przygotować dobre rozwiązania prawne, żeby dały szansę na działanie. W tej chwili to się dzieje. Uruchomiliśmy program Start in Poland. Mamy w tej chwili w komisji, w uzgodnieniach międzyresortowych około 100 zmian w polskich przepisach, w polskim prawie, które mają ułatwić właśnie funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorstwom. A jakie, pani premier, będą to mniej więcej zmiany? O 100 nie powiem, bo to jest... Tak, ale w którym kierunku w ogóle? Żeby było mniej biurokracji pewnie, tak? Mniej w biurokracji, ale też różnego rodzaju rozwiązania w systemie podatkowym, które będą promowały innowacyjność, które będą promowały właśnie nowe, młode firmy powstające, ale to jest też kwestia na przykład tego, żeby ograniczyć różnego rodzaju inspekcje, kontrole, które kontrolują przedsiębiorców, więc te pomysły rodzą się i to też chcę państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że wymyślili je sobie urzędnicy po prostu. Oczywiście w Ministerstwie Rozwoju był przegląd tych wszystkich przepisów, ale też były konsultacje. I też zachęcam państwa, jeżeli macie takie uwagi, jeżeli uważacie, że gdzieś w jakimś obszarze musi nastąpić zmiana. Czasami to są, my najczęściej mówimy tak, trzeba zmienić system podatkowy, trzeba stworzyć prawo dla przedsiębiorców i każdy się przeraża i myśli, o Boże, ile to trzeba, jakie to wielka musi być ustawa, jakie to muszą być w ogóle skomplikowane zmiany przepisów. Bardzo często okazuje się, i państwo o tym wiecie lepiej ode mnie, że wystarczy zmienić jakąś jedną małą, drobną rzecz w jakimś przepisie, który w tej chwili jest po prostu utrudniającym życie i funkcjonowanie. Więc to jest na pewno zmiana prawa. Mamy złożoną już, jest w Sejmie tak zwana mała ustawa o przedsiębiorczości, która wprowadza również takie przyjazne zmiany dla przedsiębiorców. Na początku przyszłego roku będzie duża ustawa. To jest to, co mogę powiedzieć, wydarzyło się już. Zmiany w systemie oświaty, szkolnictwo zawodowe. Zmiany, jeżeli chodzi o promowanie polskich przedsiębiorców. Ja będę w tej chwili namawiała ministrów, żeby we wszystkie podróże gospodarcze, które oni będą odbywali, wszystkie misje gospodarcze, żebyście byli państwo przedstawiciele startupów zapraszani na takie wyjazdy. Chcemy inaczej zorganizować i przebudowujemy całą dyplomację ekonomiczną. Inaczej będą funkcjonowały nasze przedstawicielstwa przy ambasadach, konsulatach, izby handlowe. Mają być bardziej otwarte na promowanie właśnie polskich firm. To jest jedna rzecz, która dotyczy, ta sfera dotycząca przede wszystkim stworzenia dobrego klimatu dla przedsiębiorczości. Ja powiem to, co powiedziałam, w tej chwili powiem to, co powiedziałam na spotkaniu właśnie z tymi tak zwanymi gigantami, dużymi firmami. Państwa sukces będzie sukcesem Polski. Jeżeli wy odniesiecie sukces, to my też odniesiemy sukces. I musimy w ten sposób myśleć. To musi być wzajemna nasza, nie tylko sprawa, ale też interakcja. Państwo musicie nam zgłaszać swoje uwagi, swoje pomysły, swoje postulaty, jak uważacie, że to powinno być realizowane. My będziemy to wtedy mogli przełożyć na papier i wprowadzić w życie. Bo tylko ci, którzy praktycznie w jakiejś dziedzinie działają, są w stanie tak naprawdę dostrzec te problemy, które są najistotniejsze na ten moment. Ja chciałabym, żeby tak to funkcjonowało i tak staramy się pracować w rządzie. Między innymi dlatego właśnie Ministerstwo Rozwoju jest tak bardzo otwarte i nastawione na współpracę z różnego rodzaju środowiskami przedsiębiorców, tymi dużymi i tymi małymi. Proszę, może teraz koleżance damy, żeby była taka parytet trochę zachowany. Dzień dobry, Maria Staszkiewicz, Aspen Institute Prague. Ja mam pytanie bardzo trudne. Pani premier wspomniała o wielu konkretnych krokach, które rząd przygotowuje, planuje, które dotyczą zmiany ekosystemu. Są to rzeczy, które, jak pani wspomniała, w miarę łatwo zrobić, ale moje pytanie dotyczy systemu edukacji jako całokształtu, którego zmiana jest wielkim wyzwaniem, bo jednak, żebyśmy mieli więcej startupów, to musimy zacząć
cofnąć o krok wstecz, a zarówno patrzeć bardziej do przyszłości. Jak uczyć w ogóle przedsiębiorczości w ramach systemu szkolnictwa, który nie tylko w Polsce, ale w całym naszym regionie, czy nawet w Europie, nie jest przygotowany do tego, żebyśmy wychowali dużo więcej przedsiębiorców, startupistów. Dziękuję. Oczywiście pytanie jest trudne, ale też i z tego względu, że myślę, że pomysłów na oświatę, na to, jak zmienić system edukacji, jest bardzo dużo i to jest sprawa, która jest dyskutowana praktycznie ciągle, non-stop. I można powiedzieć tak, no zróbmy wszystko, żeby były właśnie lepsze uniwersytety, żeby były lepsze szkoły, żeby była inaczej kształcona młodzież, żeby było więcej dostępnych różnego rodzaju możliwości. Zróbmy wszystko, żeby był rozwój, nauka nastawiona była na rozwój. No dobrze, to można bardzo łatwo powiedzieć, prawda? Tylko pytanie jest zawsze, jak to zrobić? Tych eksperymentów oświatowych było w Polsce już bardzo dużo, myślę, że nawet zbyt dużo. Myślę, że polska oświata, polska nauka potrzebuje też pewnej stabilizacji, ale takiej mądrej stabilizacji i takiego spojrzenia właśnie wstecz. To znaczy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie w tej chwili dokonać takich zmian w oświacie i w systemie nauki, które będą bardzo szybko gwarantowały nam sukces. Czy którą drogą trzeba pójść? Czy trzeba wybrać kilka uczelni, na które pójdą ogromne nakłady po to, żeby tam tworzyć nowoczesne laboratoria, nowoczesne centra, zapraszać znakomitych naukowców, przygotowywać naszą kadrę? Czy stworzyć system stypendiów, które będą przeznaczane dla młodych, zdolnych ludzi wysyłanych na te najlepsze uniwersytety? Pomysłów jest zapewne bardzo dużo i każdy z nich ma swoje zalety i ma swoje wady. Oczywiście trzeba wybrać pewien model. My w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania takich zmian, jak Państwo wiecie. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, ani nikt chyba z nas, czy na końcu tych zmian, które wprowadzimy, będziemy mogli powiedzieć, tak, mamy duży sukces, bo na to będzie potrzebny czas i to przekonamy się o tym, czy ten model się sprawdza po jakimś czasie, kiedy pierwsi absolwenci staną się wybitnymi naukowcami, jeżeli wreszcie będziemy mieli tego swojego Nobla z fizyki, o którym marzymy, a którego, myślę, zasługujemy na to jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo, żeby wreszcie mieć sukcesy naukowe. No to jest potrzebny czas, ale trzeba rozpocząć coś, być odważnym, nie bać się, tylko jeżeli jest jakaś wizja, trzeba patrzeć do przodu, to trzeba to podjąć. Na pewno w tej chwili dla nas najważniejsze jest to, byśmy odtworzyli szkolnictwo zawodowe, tak jak już wcześniej mówiłam. Po drugie, żebyśmy tę współpracę szkolnictwa zawodowego powiązali z gospodarką, z przemysłem, żeby kształcić ludzi, którzy rzeczywiście są potrzebni na rynku, mają zagwarantowaną pracę, mieszczą się w tym ekosystemie przedsiębiorczości. I wreszcie musimy bardzo skoncentrować się na tym, żeby polskie uczelnie zaczęły odnosić sukcesy, jeżeli chodzi o naukę i o rozwój. Sami tego nie zrobimy, tak po prostu. Trzeba czerpać wzory od najlepszych, trzeba wzorować się na najlepszych, szukać tych rozwiązań. Trzeba wspierać i promować tych młodych ludzi, którzy osiągają sukcesy i również i tych naukowców. Więc potrzebujemy na pewno na to czasu, ale najważniejsze jest to, żebyśmy zrobili ten pierwszy krok. Panie premier, a Jarosław Kaczyński, pani też wczoraj była na tym panelu z Wiktorem Orbanem, mówił o drugiej fali polskiego kapitalizmu. Pewnie rozmawialiście na ten temat, bo później też było takie spotkanie. Jak pani premier się do tego odnosił? To dosyć ambitnie, jak taki nowy znak firmowy brzmiało. No my jesteśmy bardzo ambitną ekipą.
wygraliśmy wybory, a nikt nam szans nie dawał. To chyba najlepiej pokazuje, że jesteśmy w stanie wiele osiągnąć. Polska potrzebuje tej drugiej fali kapitalizmu i to otwarcie. Zresztą ja chodząc tutaj, tak jak Państwo w Krynicy, po Deptaku, czuć wiatr tej przedsiębiorczości, tej świeżości, innowacyjności i to jest bardzo obiecujące i to jest optymistyczne. Teraz tylko polega to wszystko na tym, żebyśmy tego nie zmarnowali. Tak jak kiedyś niestety trochę zmarnowano tę pierwszą falę. Więc dzisiaj trzeba wykorzystać ten potencjał, który drzemie w ludziach, który jest właśnie w tym, na czym polega sukces Europy Środkowo-Wschodniej. O tym mówił wczoraj Viktor Orban, ale wcześniej też na spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej chyba każdy z nas to powtórzył. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ludzie mają pomysły, nie są jeszcze wyeksploatowani, są skoncentrowani na tym, żeby się rozwijać dla nas. To, że zmienił się dla nas świat, że zmieniła się dla nas rzeczywistość polityczna, to jest ogromne osiągnięcie. I musimy ten potencjał wykorzystać. Ludzie tego chcą, chcą się rozwijać. Przyszedł ten moment, kiedy już wiemy, że każdy może przy swoim komputerze usiąść i zrobić, i mieć sukces swojej firmy, którą sobie założy, wymyśli, o której marzył. To jest możliwe. Przykłady ludzi, którzy w Polsce osiągnęli sukces, a zaczynali tak jak chłopak, o którym Państwu opowiadałam, gdzieś tam właśnie na prowincji, siedząc przed swoim komputerem, jest bardzo duże i teraz tylko chodzi o to, byśmy tego nie zmarnowali, byśmy to wykorzystali odpowiednio. Dla Polski szansą jest to, żeby budować wokół nas właśnie taką koalicję tych państw młodych, nowych, nowoczesnych, które chcą się rozwijać, które mają pomysły, które chcą być tymi ambitnymi, nie bojącymi się. My się nie boimy podejmowania wyzwań. Co z tym zrobimy? Wszystko jest w naszych rękach. Właśnie pani premier mówiła o prowincji, a nowe technologie, w zasadzie już nie ma coś takiego jak prowincja, bo wszędzie można pracować tak samo, prawda? Już nie ma żadnych barier. Może proponuję, żebyśmy zebrali ze 3 pytania razem, w 1 czy 4 nawet. Zaczniemy może od Łukasza Grasa i pani premier do nich odniesie się zbiorczo. Ja chyba donośny głos, ale okej, mogę przez mikrofon. Łukasz Gras, Business Insider Polska. Pani premier, chciałem wrócić do tego kongresu innowatorów. Czy już jakieś ustalenia są, czy możemy coś więcej usłyszeć, do kogo skierowany, kiedy, czy w Warszawie, jakieś informacje na ten temat? Tam i za chwilę przejdziemy tutaj do przodu. Pani premier, ja nazywam się Maciej Sadowski, mam 32 lata, w mojej klasie w liceum było 7 chłopaków, dzisiaj zostało nas 3 w Polsce, 4 robi kariery za granicą. Kiedy wspomniała pani premier o polskim Noblu z fizyki, kiedy patrzę na noblistów amerykańskich, widzę końcówki z krajów arabskich, nazwisk z Chin, z Europy Środkowej, z całego świata. I zastanawiam się, kiedy dzisiaj rozmawiamy, to bardzo potrzebna dyskusja, nawiasem mówiąc, nad naszymi głowami latają samoloty z młodymi, wspaniałymi inżynierami z Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi, którzy nie wiedzą tego, co my wiemy dzisiaj. Moja praca w fundacji, którą 5 lat temu powołałem, polega na tym, żeby jeździć po krajach środkowej, środkowo-wschodniej Europy i reklamować. Mówić, słuchajcie, mamy fajny ekosystem, świetnych ludzi, szanse rozwojowe, infrastrukturę, sympatyczny, chętny do współpracy sektor publiczny, bo pani minister Emilewicz, o której pani premier wspomniała, faktycznie prężnie działa ze swoją ekipą. Jakie ja mogę dostać wsparcie jako ten reklamujący de facto Polskę wśród innowatorów z zagranicy, ze wschodu, żeby oni na swoim radarze postawili tą pineskę Polska, nie tylko Berlin, nie tylko Londyn, no może Londyn zostawmy w pewnym nawiasie, ale nie tylko Dolina Krzemowa, ale także Polska jest tą platformą, z której można wspaniale wystartować na świat. Innymi słowy, jak możemy ich skaptować, żeby pojawić się w ich świadomości jako miejsce, do którego naprawdę warto przyjechać. Czyli ściągać talenty. Tak, wartościowy biznes. Jeszcze po koleżanka i potem pan. Tak, bo tam widziałem, że pani się zgłaszała.
A może nie. Już zaraz za chwilę. Jarosław Pilarczyk, Parkanizer. Jak w trakcie forum tutaj dużo słyszymy na temat współpracy startupów z korporacjami i wnoszenia innowacyjnych rozwiązań do dużych firm, które już prężnie działają na rynku. Ja chciałem zapytać, co z rządem zamierza zrobić w obszarze miast, współpracy, wdrażania innowacji w miastach, bo w tej chwili tak naprawdę samorządy mają bardzo duże blokady czy przeszkody do tego, żeby próbować wdrażać innowacyjne rozwiązania, szczególnie też korzystając z młodych, innowacyjnych firm. Panie premier, profesor Stanisław Karpiński, członek Narodowej Rady Rozwoju, ale człowiek z doświadczeniem, który po 20 latach jako naukowiec powrócił ze Szwecji do Polski. Znam trudności i wiem, na jakim etapie jest szkolnictwo wyższe, polskie instytuty. I moje pytanie jest, z programu Welcome Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, który 2008-2012-2011 naukowców sprowadzono, między innymi ja byłem laureatem tego programu, tylko 11. Pytanie jest, jakie reformy i co pani rząd zamierza zrobić, żeby polskie uczelnie i instytuty otworzyły się na konkurencyjną rekrutację naukowców z zagranicy? Czyli Kongres Innowatorów, samorządy, zatrzymywanie, przyciąganie talentów, tak? Dobrze. I jeszcze ostatnie pytanie, bardzo krótkie. To bardzo przyziemne i krótkie. Pani premier, wyklepaliśmy w garażu ławki solarne. W tej chwili na Krynicy pokazujemy je po raz pierwszy. Chciałbym panią zaprosić na spacer 20 metrów stąd. Jest dostępna nasza ławka i pokazać produkt, jeśli pani oczywiście będzie miała czas po spotkaniu. Co robi ławka solarna? Ławka solarna właśnie ma między innymi Wi-Fi wbudowane. Czerpie energię ze słońca i daje hotspota. Jednocześnie są tam właśnie takie wyjścia USB, gdzie można podładować telefon komórkowy. To podarujcie pani premier ławkę solarną. Bardzo chętnie. Wstawimy w kancelarii. Wszystkie te pytania wydaje mi się, że można połączyć w jedno oczywiście. Między innymi po to chcemy zrobić kongres innowatorów, żeby również rozpromować Polskę. Szczegóły o kongresie to powie Paweł Szefernaker, bo on jest, wymyślił kongres i będzie go realizował tutaj razem z ekipą, więc nie będę go, poproszę go, później powie o szczegółach. Jaki jest zamysł nasz? My rzeczywiście chcemy, żeby pokazać, że Polska jest właśnie tym państwem, w którym warto wylądować i wysiąść z samolotu. Nie lecieć z państw Europy Środkowo-Wschodniej do Londynu, do Nowego Jorku, tylko żeby wysiąść w Warszawie. Żeby to zrobić, musimy być bardzo konsekwentni i mieć pomysły oczywiście również i przede wszystkim zachęcić ludzi, którzy będą tutaj chcieli właśnie wysiąść i założyć swoją firmę. Ale też musimy mieć na nich pomysł. I sądzę, że te zmiany, o których ja mówiłam, również i te zmiany w nauce, chociaż one są pewnie w tej chwili najtrudniejsze, jak pan jest pracownikiem nauki, to pan wie doskonale, jakiego różnego rodzaju przeszkody trzeba pokonać. Również i myślę jedną z najważniejszych kwestii, to jest zmiana sposobu myślenia. Również o szkolnictwie, o swojej karierze naukowej, wpuszczenie troszeczkę świeżego wiatru i świeżego powiewu do polskich uczelni. Nad tym pracujemy. To jest proces, który będzie konieczny, ale pracujemy nad tym. W tej chwili już jest do końca roku nowa część zmian ustawowych. Będzie pan minister, premier Gowin już przygotował, będzie wprowadzał. Sama ustawa sprawy nie załatwi. My możemy wprowadzić najlepsze prawo, ale jeżeli nie ma woli, chęci jego zastosowania, czy też dostosowania się do niego, pomyślenia, co zrobić, żeby być nowoczesnym, żeby być właśnie otwartym na świat. Ale ja myślę, że też tak szybko zmieniająca się rzeczywistość, stawiająca nowe wyzwania, będzie promowała tych, którzy będą potrafili tego swojego misia wymyśleć. I ławkę solarną. I ławkę solarną, teraz już mamy drugą i ci ludzie będą odnosili sukcesy. I to jest też patrzenie już zupełnie inaczej z perspektywy młodego pokolenia.
W Polsce zaczyna mieć miejsce również właśnie taka rewolucja pokoleniowa innego sposobu myślenia. I nie dotyczy to tylko właśnie tego wieku kalendarzowego, bo bardzo często jest tak, że osoby starsze potrafią złapać ten pomysł, ten wiatr nowoczesności, innowacyjności. Ja chcę, żeby polski rząd był taki, żeby polski rząd był innowacyjny, żeby był właśnie wychodzący naprzeciw, żeby nie bać się podejmować takich decyzji, szukać pomysłów. Nie wszystko się uda. To nie jest tak, że każda decyzja, którą podejmiemy, czy zmiana, którą wprowadzimy, okaże się korzystna, przyniesie efekty, których się spodziewamy. Ale jak nie będziemy szukali, nie będziemy budowali tych właśnie ławek solarnych, no to będziemy zostawali z tyłu. Dzisiaj my możemy zaoferować młodym ludziom z Europy Środkowo-Wschodniej lepsze uczelnie, lepszy właśnie klimat, pokazać im kawałek tego świata. My dla wielu państw jesteśmy, dla wielu ludzi z państw naszego regionu jesteśmy emanacją sukcesu i tym, czym kiedyś dla nas był tak zwany Zachód. Więc wykorzystajmy to, stwórzmy tę sieć, ten ekosystem, pokażmy, że jesteśmy tutaj razem w regionie i tego typu imprezy, jak właśnie Kongres Innowatorów, ma być tego przykładem. My jesteśmy pierwszym chyba rządem w Europie, gdzie mamy nie tylko Ministerstwo Cyfryzacji, ale w kancelarii premiera jest sekretarz stanu zajmujący się komunikacją społeczną. Nie wyważamy też otwartych drzwi, staramy się uczyć od najlepszych i wzory od najlepszych ściągać, ale ten system chcemy konsekwentnie budować i to się sprawdza. Jak państwo spojrzycie dzisiaj na funkcjonowanie ministerstw, nie wszystkich jeszcze, bo to przecież też sobie zdaję z tego sprawę, ale w wielu ministerstwach już takie nowoczesne myślenie, szukanie właśnie takich pomysłów się dzieje. Ja nawet dostrzegam pewną konkurencję pomiędzy resortami w tej sprawie, co odbieram jako dobry syndrom. Poproszę Pawła, żeby powiedział o kongresie. Szanowni Państwo, bardzo często spotykając się właśnie z Ministerstwem Cyfryzacji, z Ministerstwem Rozwoju i koordynując te prace w kancelarii, doszliśmy do wniosku z panią premier, że tą prezydencję, w ramach której w tej chwili w Grupie Wyszehradzkiej prowadzimy, należy wykorzystać do jak najszybszej promocji naszego regionu Europy Wschodniej. W momencie, kiedy rynki na świecie prześcigają się w pomysłach, prześcigają się w szukaniu tych innowatorów, osób z pomysłami, osób kreatywnych. Pokażmy, że nasz region tą innowacją, tą kreatywnością może się wybić, że Polska jest liderem tego regionu. Stąd pani premier podjęła decyzję, że pod koniec prezydencji taki kongres, pierwszy kongres odbędzie się innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, innowatorów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, gdzie spotkamy się, będziemy mogli w obecności premierów, ministrów z Grupy Wyszehradzkiej pokazać, jaka siła drzemie w tym regionie i co jest naszą siłą, co jest naszym największym skarbem. I jesteśmy przekonani, że też będziemy w stanie ściągnąć przedstawicieli innych rynków na świecie, żeby zobaczyli, jaki potencjał w tym regionie drzemie i jestem przekonany, że to może być piękne zwieńczenie polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. To, o czym mówi Paweł Szefernaker, proszę Państwa, my się musimy nauczyć wykorzystywać nasze szanse. I też to, co jest, czym dysponujemy. Jeżeli Polska ma przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, chcemy to wykorzystać jak najlepiej. Jeżeli polscy ministrowie są zapraszani na różne fora, gdzie mogą dyskutować, wymieniać się poglądami. Chcemy to wykorzystać jak najlepiej. Świat szybko się toczy. Życie przyspiesza i jest ważny moment i to właśnie wstrzelenie się z tym pomysłem i jeżeli chcemy sukces osiągnąć, to musimy te szanse chwytać, musimy nauczyć się je wykorzystywać. To nie jest łatwe. My się też tego uczymy, ale dlatego jak najszersze wyjście do różnych środowisk, spotkania, rozmowy. Przecież ja też będąc tutaj z Państwem, rozmawiając z Wami, uczę się od Was.
też się dowiaduję rzeczy dla mnie nowych, czy takich, które w ogóle bym nie przypuszczała, że one mogą być z punktu widzenia prowadzenia waszej działalności istotne. A ja dzisiaj po tym spotkaniu jestem już o ileś też mądrzejsza, prawda? Więc ta wymiana uwag, tych naszych poglądów, no ma służyć temu również, żebyśmy potrafili zbudować tą naszą machinę, dzięki której i Szumiś, i ławka solarna będą stworzone, sprzedane, podbiją świat, a my będziemy mogli myśleć o kolejnych wspaniałych wynalazkach.